Polityczna wojna billboardowa na papier i słowa. PiS straszy Tuskiem, a teraz Platforma Obywatelska uderza w Kaczyńskiego. I tak będzie jeszcze do 15 października, a kampania dopiero się rozkręca. Łukasz Kądziołka. Kampania przenosi się na billboardy. Ja jestem zagrożeniem. To hasło, które pojawia się na nich od kilku dni. Tym razem w roli głównej Jarosław Kaczyński. To nie Putin, to nie Łukaszenka są zagrożeniem dla Polski, ale Jarosław Kaczyński i jego chore idee. Opozycja uważa, że Polacy w związku z tym, co dzieje się za wschodnią granicą, powinni być jednością, a są podzieleni właśnie przez tego człowieka. To nie retoryka kampanijna, to opinie Polaków, którzy od 8 lat widzą, jak Polska zmierza w złym kierunku, jak żyje nam się coraz gorzej, jak boimy się żyć, jak boimy się rodzić dzieci, jak boimy się mieszkać w Polsce i boimy się, jaka będzie przyszłość. To nikt inny jak władza odpowiada za to, jaki jest stan ducha polskiego społeczeństwa. Poza tym Polacy nie mogą spokojnie patrzeć w przyszłość. Kiedy stajemy się rodziną, kiedy myślimy o tym, że może warto by mieć dzieci, to myślimy sobie, czy aby na pewno nasze życie będzie chronione. Bo to Jarosław Kaczyński odpowiada za zakaz aborcji w Polsce. Bo to Jarosław Kaczyński odpowiada za brak rzetelnej i porządnej edukacji w szkołach dla naszych dzieci. Ta kampania może kojarzyć się z inną, która zaczęła się już w połowie sierpnia. Porzucił Polskę dla intrantnej funkcji szefa Rady Europejskiej w Brukseli. Donald Tusk zepsuł wszystko, uciekł, zrobi to znowu. Nie zasługuje na kolejną szansę. Wygląda na to, że jedni i drudzy będą starali się Polakom jak najbardziej obrzydzić lidera przeciwnej partii. Pytanie, kto do wyborów zrobi to skuteczniej.